rzeczy o biznesie mój pierwszy gość, pan Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Energetycy oddychają z ulgą, bo dzisiaj trochę chłodniej w całej Polsce. Pan również oddycha z ulgą, kiedy energetyka odpoczywa po tych upałach, które mieliśmy. Upałach, które nie są niczym wyjątkowym, bo jak jest sierpień, to muszą być upały. Ale to proszę pomyśleć, że to tak naprawdę jest krótka przerwa, bo już za chwilę znowu będzie 36-37 stopni. Mówimy o środzie, czwartku. Po drugie, no problem jest z chłodzeniem. No woda nie ostygnie w rzece z dnia na dzień, a tu przede wszystkim są ważne te różnice temperatur. W paru miejscach pan wspominał o wietrze, a myśmy w paru miejscach mieli dodatkowe zrzuty gorącej wody i to tak na granicy możliwości wykorzystania środowiska. No niestety to jest chwilowy odpoczynek, a tak naprawdę ciągle gdzieś balansujemy na jakiejś krawędzi nieszczęścia. To właśnie te informacje o możliwych zagrożeniach. Znaczy tak dłużej się gospodarki nie da prowadzić. I zachodzę w głowę. Dzisiaj mamy 6 sierpnia, za chwileczkę 10 i to chyba 10 sierpnia, 3 lata temu polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły 20 stopień zasilania, bo okazało się, że nie jesteśmy w stanie nadążyć z taką ilością, wytworzeniem takiej ilości energii, jakiej gospodarka potrzebuje. Był to splot czynników, między innymi awarii jednego z bloków w Bełchatowie. Mijają 3 lata i znowu jesteśmy w tym samym punkcie. Czemu? Bo to, co w Polsce jest stabilne, to to, że mamy stabilny brak polityki energetycznej. I nie ma znaczenia, która koalicja rządzi. Na pewno mamy potwierdzenie, że kolejna wersja polityki energetycznej pojawi się do końca roku, do którego to już zobaczymy, tak? A wydaje mi się, że ta sytuacja energetyczna w Polsce wymyka się w tej chwili spod kontroli. Nawet bardzo powiem to twardo, tego ktoś po prostu nie kontroluje, tak? Bo o tym niewielkim wzroście zakupu gazu z Rosji i dementi PGNiG w zeszłym tygodniu mówiliśmy, ale miliony ton węgla z Rosji, no przecież to jest po prostu... Piszemy o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Dokładnie. Importujemy węgiel głównie z Rosji, ale i na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Ale i z Australii. No, jeszcze raz mówię, woła to o pomstę do nieba, bo to oznacza, że nie mamy wykreowanej swojej polityki. Tak? Mówi pan o tym miksie. A my próbujemy, ja wiem, czy próbujemy, no gdzieś jesteśmy po prostu w środku niczego, tak? Bo na pytanie, czy mamy, no właśnie, korzystać z OZE, to mamy zderegulowane praktycznie obszary związane z odnawialnymi źródłami energii i tą polityką państwa. A druga rzecz, która nas gdzieś no, ciągnie, to dramatyczny, użyję słowa, apel ministra energii o tym, żeby 100% energii elektrycznej było sprzedawane przez giełdę. To też jakaś no, symptomatyczna sytuacja, kiedy właściwie minister nie ma innych środków zaradczych. To, dla mnie to jeszcze raz powiem, wołał pomstę do nieba. Tak długo nie powiedziałem. Jeśli chodzi o sprzedaż przez giełdę, to do tego tematu chciałbym powrócić za chwilę, ale jeśli chodzi o wytwarzanie, mówi pan o OZE. Z OZE mamy sytuację taką, że nowy rząd przystąpił do, można powiedzieć, regularnej walki z odnawialnymi źródłami energii po to, żeby odzyskać rentowność bloków węglowych w spółkach Skarbu Państwa i to było komunikowane właściwie z otwartą przyłbicą. Natomiast okazuje się, że gdy przychodzi lato, to te bloki węglowe nie są w stanie tego zapotrzebowania pokryć, a mogłoby pokryć właśnie odnawialne źródła energii, tylko nie ma już chętnego po tych zmianach, które nastąpiły, do tego, aby w OZE inwestować. Czy jest to wiatr, czy jest to fotowoltaika, bo jak zobaczymy na przyrosty zainstalowanych mocy, to ostatnie 2 lata nie są jakimiś świetnymi latami. Urząd Regulacji Energetyki publikuje taki raport i okazuje się, że tutaj nie mamy właściwie żadnych przyrostów nowych mocy. Tym bardziej, że URE daje nam statystykę tak naprawdę po fakcie i trudno mówić o jakichś prognozach z tego wynikających. To, co mnie najbardziej dziwi, to to, że no, rząd jest zdziwiony, że jednak będzie 5% PKB, tak? Ale też rząd jest zdziwiony, że PKB przekłada się jednak na
konieczność wytworzenia większego wolumenu energii elektrycznej i tak jakby był nieprzygotowany do tego, że z jednej strony komunikujemy o tym, że będą większe, no lepiej nam się będzie żyło, tak, bo ten wskaźnik PKB versus wytworzenie energii elektrycznej, jednak jest liniowa korelacja, można o tym oczywiście opowiadać, ale to jest pierwszy wskaźnik, który o tym mówi, rzeczywiście będzie nam tego prądu więcej potrzeba. Tu problem jest również taki, że do końca nie mamy zdefiniowanej gospodarki. Pan wspominał o klimatyzatorach, ale to jest wtórna sprawa, tak? Proszę popatrzeć, że teraz jeden, drugi zakład potrzebuje dodatkowo silnika, który zużywa nagle 60 MW. I co, jeden blok 200-megawatowy? To nie o to chodzi, tak? A to oznacza przede wszystkim no, gwałtowne wzrosty ceny energii elektrycznej, do któregośmy się nie przyzwyczaili, tak? A to oznacza, że za chwilę inwestorzy, za chwilę przedsiębiorcy będą się zastanawiać, gdzie jest taniej. I to oni będą wtedy długoterminowo, bo jak ktoś zdecyduje, że no, jednak nie będę inwestował w Polsce, to nie oznacza, że za 3 miesiące, haha, to teraz wracam, tak? No to na tym ten biznes nie polega. To z tego wynika miks energetyczny, to z tego była odpowiedź na pytanie, czy jednak konieczna w podstawie jest i będąc w Unii Europejskiej duża moc w energii atomowej, czy to odejście od węgla, które jest anonsowane w tej perspektywie 2050 roku, to jest coś, co nas przeraża, czy to jest coś, czemu umiemy zaradzić. No i pytanie, czy jesteśmy przygotowani rzeczywiście na zmiany klimatu, bo rzeczywiście, no jak wieje, to niekoniecznie świeci, tak? A co więcej, jak wieje, to bardziej nad morzem, a dużo przemysłu mamy w południowej i środkowej Polsce. Nie powiedzieliśmy o tym, że największe zaniedbania są w przesyle energii elektrycznej i tu niestety PSE przez te ostatnie 3 lata próbuje, ale w dalszym ciągu nie mamy linii do Warszawy, tak? To jest, no też powiem, kolejny dramat tej władzy. Wróćmy do kwestii cen. W ostatnich dniach widełki cen na tak zwanym rynku bilansującym to od 70 do 1500 zł za megawattogodzinę. Stąd też, jak gdy mamy takie rozchwianie rynku, no bo gdy mamy zwiększone zapotrzebowanie na energię, prosta zależność rynkowa, czyli jeżeli brakuje nam jakiegoś dobra, no to cena tego dobra gwałtownie rośnie i minister mówi to rynek hurtowy energii przerzucamy na towarową giełdę energii. To jest rozwiązanie sytuacji? Oj, no nie da się tak w 3 słowach odpowiedzieć na to pytanie tak, bo to można by było powiedzieć, że rzeczywiście giełda to taki instrument, taki moment, że cena jest transparentna, że mamy pewność dostawy, pewność zapłaty i tak dalej, i tak dalej. Ale to oznacza konieczność zmiany prawa, również prawa energetycznego. Nie wiem, 115 raz będziemy zmieniać prawo energetyczne w Polsce i to znowu na kolanie. Tego się najbardziej boję, bo efektem tych kolanowych zmian, no właśnie to jest OZE, to właśnie to jest górnictwo, to właśnie to jest, chcę powiedzieć, również obligo giełdowe, bo proszę zwrócić uwagę, że to obligo giełdowe to jest efekt rozwiązania kontraktów długoterminowych, wtedy 15%, potem nagła zmiana na 30% tego obliga, które no tak naprawdę jest kłopotem również prawnym, ponieważ to są coś takiego, co się nazywa prawa nabyte, tak? No jak ja się umówiłem, że część energii kupię na giełdzie, a część w kontrakcie OTC, no to jak teraz minister zmienia warunki gry, no to co, przepraszam bardzo, do kogo mam się, czy ja mam prawa nabyte, tak? No i teraz minister też mówi, no może od 1 września czytaj posiedzenie Sejmu i tak dalej, i tak dalej. I uprzejmie prosi dzisiaj swoje spółki Skarbu Państwa o to, żeby jednak, no ale pytam się, czy będzie wakacje legis, czy będzie taki okres, kiedy te firmy będą się mogły do tego przystosować, tak? No bo jakby się nagle okazało od jutra, no to przepraszam bardzo, no ja jestem znowu w sytuacji zaskoczonego inwestora i chyba nie chcę w taki sposób funkcjonować. Więc z jednej strony, no fajnie, tak? Bo to tak fajnie wygląda, no bo jak przez giełdę, to wygląda na to, że będzie taniej, tak? Tylko zastanówmy się, czy nie wylewamy dziecka z kąpielą. Na pewno zadowolona jest towarowa giełda energii, bo dla niej to dodatkowe przychody. Mhm. Mówimy o braku strategii energetycznej, ale rozmawiamy też o rozwiązaniach. Co można zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji, że kolejne ekstremum temperaturowe, czy to latem,
czy to zimą, bo zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, to największe, rekordowe, to oczywiście zimą. Co zrobić, żeby w takich sytuacjach, kiedy przychodzi faktycznie te bardzo mroźne zima albo bardzo upalne lato, ze spokojem przechodzić przez ten czas, ale też to, o czym pan wspomniał, że część inwestorów zwraca na to uwagę. Po ile będzie ta energia i czy ta energia będzie dostarczona? Słyszałem taką anegdotę, że jedna z firm motoryzacyjnych właśnie 3 lata temu, myśląca o tym, żeby wybrać Polskę jako miejsce, gdzie będzie zbudowana fabryka, no wybrała państwo sąsiadujące z Polską z uwagi właśnie na to, że w Polsce nie były, jak wystąpił 20 stopień zasilania i nie było pewności, że ta sytuacja się nie powtórzy. Ja powtarzam od jakiegoś czasu, że brakuje nam takiej ponadnarodowej, ponad takiej ogólnopolitycznej zgody na to, żeby w którymś kierunku ta polityka energetyczna szła. I kiedyś Jarek Niewiarowicz, były minister energetyki Litwy, mówi, to muszą się 3 rządy zgodzić, żeby coś się udało zrobić. On podawał akurat przykład terminalu LNG w Kłajpedzie. Jeden rząd coś zdecydował, później kolejny to podtrzymał, a trzeci to wziął i wszystko do końca pospinał. U nas czegoś takiego nie ma. Był jeden rząd, który myślał o jednym, nastąpiła zmiana władzy, zrezygnowano z jednej części energetyki, mam tu na myśli OZE, wstrzymano się właściwie z energetyką atomową, bo była przecież spółka E1 i nie wiadomo, co dalej i w którym kierunku zmierzamy. Pełna jasność i pełna zgoda na okoliczność tego, że powinniśmy rzeczywiście zaapelować o tą taką narodową, ponadpartyjną strategię energetyczną. Wielokrotnie to mówiłem, że dzisiaj energetyka to jest tak samo silne oręże jak armia. I tak jak w Polsce wydaje się, że jest zgoda do tego, że w jaki sposób tą armię będziemy modernizować, to takiej zgody w obszarze energetyki nie ma, więc apel do rządzących, do społeczeństwa, bo to tak naprawdę społeczeństwo musi wybrać takich przedstawicieli, którzy zgodzą się na te 3 kadencje, tak? Bo to jest minimalny okres, kiedy liczymy te zwroty z inwestycji, kiedy mówimy o jakiejś perspektywie znowu krótkoterminowej, bo 3 kadencje, te 12 lat to dla energetyki jest jutro, tak? Ale ja również zwracam uwagę, że jesteśmy jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, które nie ma modelu energetycznego państwa. I też płaczę już na ten temat, krzyczę, gdzie mogę, opowiadam, jesteśmy gotowi do tego, żeby, nie wiem, liderować takiemu projektowi stworzenia modelu energetycznego opartego o model gospodarczy, bo to jest moment, gdzie możemy sobie zrobić symulację, tak? I możemy siąść przy stole na twardych danych, symulować to, co będzie za 3 miesiące, ale również za 3 lata i za 30 lat. Oczywiście gorzej się symuluje 30 lat, ale już 3 miesiące to jest sekunda w energetyce, a 3 lata to jest mniej niż jutro, tak? Więc gdy nie mamy takiego narzędzia, to potem, no właśnie, pojawiają się takie z powietrza czy głębokie analizy, tak? Nie wiadomo, z którego ośrodka, że coś, być może terminal, być może coś jest dobre, tak? To jest wszystko wyrywkowe. A my powinniśmy mieć to zrobione kompleksowo. Polska powinna być stabilizatorem energetycznym w regionie. Mamy takie predyspozycje, tak? W strategii Morawieckiego jest napisane o tym, że ma być hubem gazowym. No to zróbmy to, tak? Pytam się, to za chwilę ma być się no, niejakoś weryfikowane, bo ten hub gazowy, przynajmniej założenia do niego miały być w 2019 roku. I co za chwilę znowu się okaże 20 stopień zasilania, tak? Więc model, więc ponadpartyjna polityka energetyczna, która będzie tożsama z polityką gospodarczą i traktowana tak jak siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej i narodowy konsensus do tego, że to jest ważniejsze niż, no nie wiem, jatki polityczne po prostu.
Tego nam cały czas brakuje, a płacimy za to wysoką cenę. Cenę, którą zapłacimy jeszcze więcej. I... To proszę sobie popatrzeć na rachunki za 3-6 miesięcy, bo to dopiero wtedy nas zaboli. Dzisiaj to jeszcze jest... Rachunek to jest jedno, ale na koniec pozwolę sobie przytoczyć przykład z Rumunii. Kiedy nastąpiła rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych, jedna z firm amerykańskich wycofała fabrykę z Rumunii, gdzie jest, umówmy się, tańsza siła robocza niż w Stanach, z uwagi na cenę energii. Bo ceny energii akurat w przypadku jednej z branż były na tyle istotne, że tania siła robocza się nie liczyła. Na polskiej chemii gaz ziemny to jest 70% kosztów i źle się dzieje z tego, co widzę w tym obszarze gazowym właśnie dla polskiej chemii. To też za 7-8 miesięcy zobaczymy, jak się to... Już dzisiaj się to przekłada na ceny nawozów. No też tracimy olbrzymią przewagę. I to również jest, no jeszcze raz wrócę do węgla, no w ten sposób górnictwa nie będziemy rozwijać. Gasimy pożary i zarządzamy cały czas kryzysem, a nie kreujemy polityki. Tego nam niestety brakuje, o czym mówił Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę i to wszystko dzisiaj w programie Rzeczy o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.